Nadal jesteśmy w ferworze gali XTB KSW 90, z tej strony Paula Klimek i ze mną coś, co wydarzyło się przed chwilą, było niesamowitymi fajerwerkami i to był fantastyczny debiut. Myślę, że każda zawodniczka marzy o czymś takim, żeby taki przeciąg robić, kiedy wchodzi do takich wielkich organizacji. Serdeczne gratulacje, Ewelina. Dziękuję bardzo, to był właśnie taki debiut, jaki sobie wymarzyłam, a ten odwrotny trójkąt to specjalnie dla mojego mentora, od zawsze trenera Przemka. A czy ta technika, ten właśnie odwrotny trójkąt był jakoś szczególnie dopieszczany, czy to po prostu na instynkcie poleciało z twojego ogromnego doświadczenia, które masz? Wiesz co, on nie był jakoś specjalnie trenowany na tą walkę, aczkolwiek na treningach często to robię. Właśnie często mi ludzie wpadają w ten odwrotny trójkąt i muszę przyznać, że właśnie często z nią korzystam. A ta pierwsza runda, trzeba przyznać, że Aleksandra była bardzo, bardzo, bardzo uparta, żeby nie dać się skończyć i tam przełamywała się na wszelkie możliwe sposoby i fizyką, i techniką, i jakby też presją, ale no kręciła się do ostatniego odchu. Powiem ci tak, tak twardej dziewczyny to ja dawno nie widziałam, dlatego rozmawiałam z nią wczoraj nawet i powiedziała, że chętnie wpadnie do nas do klubu potrenować, bo u siebie też nie ma z kim trenować, więc bardzo serdecznie ją zapraszam, bo naprawdę pokazała kawał serducha i myślę, że nie jeden facet mógłby jej pozazdrościć tego, bo naprawdę mocno dostała, myślę, że tam jest nos połamany. Tyle krwi ona walczyła do końca, także ogromny szacun dla niej i naprawdę serdecznie zapraszam do nas, do Czerwonego Smoka, tym bardziej, że jesteśmy z innego managementu, także pozdrawiam też Przemka. My dołączamy się oczywiście do pozdrowień, my już mamy te informacje, że nos jest złamany, także pewnie pewien czas będzie musiała Aleksandra odpuścić. Natomiast jeżeli chodzi o ciebie, jak się czujesz i jeżeli dobrze, to jakie plany na ten rok? Chyba będzie intensywny i pracowity. Czuję się bardzo dobrze, trochę przyznam ci szczerze, że mnie bolą dłonie, więc zobaczymy, czy one nie są rozbite, bo biłam naprawdę mocno, już czułam w walce, że mnie ta kostki bolą, zobaczymy, jak ściągnę rękawice. Ja w poniedziałek lecę na wakacje do Tajlandii, także cieszę się, że nic mi nie jest takiego szczególnego, żebym nie mogła lecieć. A plany? No na pewno chciałabym zawalczyć za jakiś czas, nie wiem, może 3 miesiące, może czerwiec, zobaczymy. Chcę chwilę odpocząć, potem znowu wchodzę w przygotowania, także czekam na propozycję WDA, że jestem chętna. Dobra, to ja tylko jeszcze dopytam ostatnie pytanie, bo Tajlandia i zawodnicy to się tak kojarzy, że nie jadę wcale na wakacje, więc szykuje się jakiś obóz, czy rzeczywiście będziesz pić drinki z palemką? Słuchaj, trochę potrenuję na pewno, ale jadę z moją przyjaciółką Kasią Lubońską, którą też serdecznie pozdrawiam. I myślę, że troszeczkę na pewno popijemy tych drinków, poleżymy pod palmą, poopalamy się, pobawimy, pokorzystamy, bo życie jest z tego, moi drodzy, żeby z niego korzystać też, więc się bawmy. Jasne, życzymy wam dobrej zabawy, tobie i Kasi, i celebruj. Super, dziękuję bardzo, teraz idziemy świętować, dzięki. Dziękuję. Dziękuję.